ponad 100 lat temu synowie i córki zachodnich kresów Rzeczpospolitej chwycili za broń i w ciężkiej walce wywalczyli wolność swojej małej ojczyzny – Wielkopolski. Między bojownikami niepodległości byli liczni obywatele ziemi sierakowsko-międzychockiej. Mieszkańcy Chrzybska i Kwilcza, Sierakowa i Międzychodu, Łowynia, Kamionny, Góry i Jaroszewa, Orzeszkowa i Kobylarni, Chorzępowa i Kurnatowic. Synowie i córki powiatu międzychockiego, to oni sami wywalczyli niepodległość własnej ziemi. Wielu z nich jest dzisiaj zapomnianych. Niektórzy nigdy nie doczekali się podziękowania. Liczni są zupełnie nieznani. A byli to przecież nasi dziadkowie i pradziadkowie, babcie i prababcie, ich bracia i siostry, kumowie, wujowie, stryjenki, kuzyni i przyjaciele. O niepodległość poszli walczyć ojcowie z synami, bracia rodzeni i przyrodni, kuzyni i szwagrowie, koledzy z pracy i sąsiedzi. Poszli, bo taka była potrzeba. Dzisiaj ponad 100 lat od ich zwycięstwa, nie pozwólmy o nich zapomnieć. Pamiętajmy nie tylko o wielkich bojownikach, dowódcach i kluczowych politykach, ale o zwyczajnych ludziach, którzy w godzinie próby okazali się wielcy, bohaterscy, niezłomni. To przodkowie większości z nas. Postawmy im najtrwalszy z pomników. Pomnik pamięci.